Cześć, tu Ernest. W niedzielę około 2 w nocy społeczność Fortnite okrążyło to zdjęcie. Osoba, która to udostępniła, na początku zapewniała, że to wyciek na temat sezonu drugiego, rozdziału drugiego. Ja od początku byłem pewien, że to fake. Ten wyciek po prostu nie miał sensu i ma cechy typowego fejka. To, że to jest fake, potwierdził dzisiaj sam Kina Kinji. To on to wstawił jako pierwszy. W krótkim filmiku wyjaśnił, że zrobił to dla zabawy. Był ciekaw, jak gracze Fortnite zareagują na tego typu wyciek. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, udowodnił, że to rzeczywiście jego praca. Na koniec przeprosił każdego, kto przez ten fałszywy wyciek miał dużo nadziei co do nowego sezonu. Ale szczerze, czy takie zdjęcia są ekscytujące? Jestem pewien, że w drugim sezonie zajdzie o wiele więcej zmian na mapie niż mały wyciek z elektrowni. Fake to fake, ale sam pomysł nie jest taki zły. Nie wiemy jeszcze, jaki event twórcy gry przygotowali na koniec tego sezonu. Wiemy tylko, że będzie on trwał aż 2 tygodnie. Jeśli ten event, o którym wspomnieli twórcy gry, to event fabularny, to może rzeczywiście to będzie w jakiś sposób powiązane z elektrownią. Na początku filetowa ciecz pełna energii mogłaby wpłynąć do rzeki, a następnie zetknąć się z inną dziwną cieczą z naprzeciwka mapy. Swoją drogą to ten koncept mapy został przygotowany przez tą samą osobę, która zrobiła fejka, o którym mówiłem na początku tego filmiku. Skutkiem tego mógłby być wielki wybuch, albo powstanie wielkiego potwora lub potworów, z którymi musielibyśmy walczyć. To Fortnite, wszystko jest możliwe. Trzymam kciuki za to, że do tego eventu twórcy gry wykorzystają ich system Chaos. Wyobraźcie sobie wybuch elektrowni Fortnite'owej, gdzie wszystko się rozlatuje do części, tak samo jak na prezentacji tej technologii. To by było super. W Fortnite do dziś nie widzieliśmy tego typu realistycznej destrukcji. Odświeżenie rozgrywki jest chyba zawsze na plus. Dwutygodniowym eventem może być też bardzo powolne otwieranie ogromnych drzwi prowadzących do tajnej bazy. Mam nadzieję, że nie to twórcy gry mieli na myśli, pisząc o dwutygodniowym evencie. Pozostało nam tylko czekać do początku lutego. Wtedy wyjdzie ostatnia, duża aktualizacja w tym sezonie. Co oznacza, że wtedy poznamy pierwsze szczegóły na temat finalnego eventu. Poza tym, coś ciekawego się dzieje z domem na południe od Potnych Piasków. Z wnętrza zostały wyniesione krzesła, stoły, kanapy i inne elementy wyposażenia każdego domku. Powodem tego jest prawdopodobnie nowe, przyszłe wykopalisko. Pod tą częścią ziemi może kryć się coś bardzo ciekawego. Możliwe, że w innych miejscach na mapie też znajdą się takie miejsca, gdzie warto zacząć kopać. Zobaczymy. Może to będzie jakiś skarb, a może powstanie tam nowa dziura na boty. To chyba tyle na temat fabuły. Na światło dzienne wyszło kilka informacji na temat możliwych zmian w trybie na parzanki. Wszystko zaczęło się od posta pewnego użytkownika na Reddicie. Dał on znać, że na parzanka wydaje się być za krótka. Przez kilka minut zbiera masy, ulepsza bronię, a sama na parzanka trwa maksimum 10 minut. Na tego posta odpowiedział jeden z pracowników Epic Games i przy okazji odpowiedział na inne propozycje i pytania co do trybu na parzanki. FireMonkey na Twitterze zebrał te wszystkie odpowiedzi i przygotował listę zmian, które mogą zajść w nowym sezonie. Oto te zmiany, które mogą zajść w naparzance. Podkreślam jeszcze raz, mogą. Bronie będą występowały w klasie niebieskiej i w górę. Za eliminację będzie 25 punktów zdrowia, ale tylko zdrowia, nie osłony. Strefa końcowa nie będzie tylko na środku. Próg 100 eliminacji do wygranej zostanie podniesiony. Ponowne otwieranie lotni zostanie wyłączone. Na początek każdego meczu każdy gracz otrzyma kilkaset maców. Ten sam pracownik Epic Games dodał też, że trwają prace nad dodaniem trybu starcie na żarcie na nową mapę. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.